Siemanko i witajcie w mojej stylówce. Tym razem zrobię coś zarówno dla kotów, jak i dla ludzi. A całość będzie utrzymana w klimacie starej, oldschoolowej gry, którą wszyscy znacie. Do wykonania tego pomysłu będę potrzebował złączki PCV do rur kanalizacyjnych, farby sprayu, wykładzinę, sklejkę, marker, kołki z wkrętami, wieszaki do półek oraz wkręty do drewna. Na początku w dwóch dociętych wcześniej w kastoramie sklejkach robię otwory pod złączki PVC. Następnie także z dociętych wcześniej elementów składam skrzynkę, pozostawiając ją otwartą z przodu. Teraz czas na malowanie farbą podkładową frontu, boków skrzynki oraz złączek PVC. Kolejnym krokiem jest pokrycie sklejki czerwonym sprayem, a złączek, które będą naszymi rurami, zieloną farbą sprayu. Dodatkowo jeden kawałek sklejki maluję cały na żółto. Następnie na górze przyklejam wykładzinę, robiąc także otwór na rurę. Czas na zamocowanie złączek za pomocą wkrętów. Natomiast aby ułatwić wchodzenie do środka moim kotom, wewnątrz rur przyklejam materiał. Pamiętajcie, aby środek skrzynki także wyłożyć jakąś wykładziną. Teraz do całości przykręcam front i markerem maluję cegiełki. Aby mój zestaw mógł zawisnąć na ścianie, montuję wieszaki półkowe. Na koniec maluję na czarno znak zapytania stworzony za pomocą taśmy malarskiej i przykręcam go do skrzynki. Po wyznaczeniu miejsca i wywierceniu otworów pod kołki, montuję mój zestaw na ścianie. Jak widzicie, mój projekt jest już gotowy i zamontowany. Koty będą miały świetną zabawę, a Wy bardzo fajny gadżet w stylu Super Mario do Waszego pokoju.